znów była sama. Przez dwa miesiące, jakie spędziła w tym domu, zdarzało się to naprawdę rzadko, a już na pewno nie odczuwała tego tak dotkliwie jak teraz. Dziewczyny pojawiały się i zaraz potem znikały, nie zdążyła się nawet z żadną zapoznać, nie znała ich imion i nie widziała twarzy, dlatego było jej łatwiej. Kiedy trafiła tu Monika, cieszyła się, ale na krótko. Przytakiwała, kiedy ta powiedziała, że nie zamierza tu zgnić, ale swoje wiedziała. Wolała nie myśleć, ile minut po tym, jak Monika wymknęła się przez piwniczne okno, złapali ją i zabili. Bo zrobili to, tego była pewna. Stąd nie ma ucieczki. Krótka była ta jej upragniona wolność. Nim się rozstały, poprosiła ją, żeby przekazała coś Reni. To nie miało żadnego sensu, wiedziała przecież, co ją czeka. Ale chciała w ten sposób dodać jej pewności siebie. W myśl z zasady, że jeśli choć jedna osoba w ciebie wierzy, już jesteś wygrany. Jak jej wtedy powiedziała, kiedy spotkasz się z moją siostrą... Nie jeżeli, ale kiedy. Mała, a jakże wielka różnica. Potem się rozstały. To był dzień, w którym czekała ją kąpiel. Założyła opaskę na oczy i ruszyła schodami na górę. Zahaczyła nogą o stopień na tyle niefortunnie, że upadła. Wtedy poczuła, jak na jej włosach zaciskają się palce. Krzyknęła z bólu i poszła dalej. Brązowe linoleum udające drewno i białe kafelki. Tyle widziała spod zsuniętej przy upadku opaski. I jeszcze kabel zwisający z haka. Zawsze tam był. Długi i gruby jak palec, z metalową końcówką, którą podpina się do prądu. Zobaczyła dół pralki, z której spływała kraciasta cerata. I stojący obok niej kosz z ogrodowymi narzędziami. Sekatorem, motyką, z ułamanym trzonkiem i pikownikiem. Więcej nie dawało się podejrzeć. Ściągnięto z niej koszulę i popchnięto w stronę wanny. Wiedziała, że to już koniec. Wtedy pomyślała o Monice. W tej ostatniej chwili chciała doświadczyć tego, co ona. Poczuć bunt i siłę. Zapomnieć o lęku. Jeśli mam umrzeć, to na własnych warunkach. Powiedziała, po czym zerwała z oczu opaskę, poczuła przypływ cudownie bezczelnej dumy, a zaraz potem cios w kark. Zachwiała się na nogach, ale jeszcze wtedy nie upadła, dlatego uderzyli raz jeszcze. Ocknęła się kilka godzin później już na dole, na cuchnącym materacu. Ze ściany dobiegały przekleństwa i ciche stukanie młotkiem. Okno w celi obok zostało dokładnie zabite. Zrozumiała, że monika naprawdę uciekła. Ona tak, ale nie danka. Danka była zbyt głupia, żeby utrzymać się na powierzchni. Zabrakło jej instynktu przetrwania. Potem jak zniknęła, wyczekiwała, aż po nią też przyjdą kolejny raz, I już na pewno ostatni żadna z dziewczyn nie przebywała tu dłużej niż miesiąc. Zapomnieli o żelaznej zasadzie czy pogubili się w kalendarzu. Pewnie dlatego jeszcze żyje przez przypadek w końcu nie jest w niczym lepsze od tamtych poprzednich. Teraz jest tu tak pusto i cicho, zbyt wcześnie, by słyszeć kroki na górze, zbyt wcześnie na ujadanie psów, ledwie świta pani jania nie zapalała lampy przystanęła na progu pokoju wpuszczając światło z korytarza i zacisnęła na piersiach lekki sweter w niebieskie prążki spojrzała z westchnieniem na plecach leni czekał przy jej łóżku spakowany od wczorajszego południa na wierzchu leżał jedynie baszport i włożony między kartki bilet dużo tego nie masz jak na podróż na koniec świata powiedziała szeptem by nie budzić dziewczyny śpiącej na łóżku obok na pewno niczego nie zapomniałaś mam wszystko Reni rozejrzała się dla pewności po pokoju. Jej nocny stolik był pusty, szuflada też, kosmetyki pochowane, buty na nogach. Boisz się? Spytała kobieta. Ja bym się bała. Chciała odpowiedzieć, że da sobie radę, ale z każdą minutą, jaka przybliżała ją do wyjścia, serce zaczynało coraz bardziej wariować. Za trzy godziny wsiądzie do samolotu. Po kolejnych czternastu zapakuje się do taksówki, która zawiezie ją prosto do kliniki. Dostanie łóżko i będzie czekać obcy cię tam do końca nie popsuli że ani babu nie będziesz ani chłopem bo jakby tylko spróbowali pojadę tam i osobiście wygarbuję im skórę zażartowała jania ale żadna z nich się nie uśmiechnęła do omontania serca doszedł ostry ból w brzuchu reni położyła dłoń poniżej pępki i zaczęła okrągłymi ruchami rozmasowywać gromadzący się pod skórą stres jeszcze sekunda a zwymiotuje tyle razy wyobrażała sobie tę chwilę jak z uśmiechem na ustach zapina w samolocie pasy bezpieczeństwa i leci ku swojemu nowemu życiu no i jak potem budzi się po operacji w naprawionym ciele dużo doskonalszym niż obecne jak wysyła zdjęcie Sary z wiadomością już po wszystkim zrobiłam to dzięki tobie w jej dopracowanym w każdym szczególe planie zawsze było tak samo fotka z przesadnie obolałą miną jeszcze ze szpitalnego łóżka i zaraz potem kolejna z wyszczerzonymi z radości zębami i kciukiem wyciągniętym w górę plan nie zakładał, że Sary zabraknie i nie będzie miała mu się poskarżyć że boli ją na dole, kiedy znieczulenie przestanie już działać może gdyby wszystko poszło zgodnie z pierwotnym scenariuszem, nie czułaby takiego pieczenia w ciele. Zaraz przyjedzie taksówka, powiedziała, spoglądając w półmroku na wskazówki zegarka. Powinnam się zbierać. Może chcesz, żebym pojechała z tobą? Nie trzeba. Do lotniska niedaleko dam sobie radę. Bo jeśli. Pomogła mi już pani wystarczająco, a zatem bilet na pociąg do Wrocławia zwrócę co do złotówki. Pani Jania machna ręką. Nie liczmy się jak Żydzi. Ważne, że załatwiłaś co miałaś załatwić. Potem, jak wstawiła nagranie na swój profil, pierwszy komentarz pojawił się po zaledwie kilku minutach. Brzmiało mało przyjemnie. Śmierć lesbom i pedałom. Dziwne, bo lesbą nie była, pedałem też nie. Burza rozpątała się natychmiast. Siedziała w pociągu powrotnym do Warszawy i czytała wszystko jak leci. Od brawo dziewczyno, poprzez a mnie to wisi, po ewidentne parcie na szkło, że aż żal dupę ściska. Publicznie stała się transem z bokiem i dziwadłem. Na prawie sto komentarzy, jakie przeczytała, tylko kilka odnosiło się do tego, co działo się za murami kościoła. Dwóch użytkowników załączyło to samo zdjęcie z rzucającą się na łóżku Emily Rose, co wzbudziło powszechną wesołość. Jeden poszedł dalej i wrzucił parodię egzorcysty. Mogła się tego spodziewać, choć w głębi duszy nie na taki odzew liczyła. Zanim odłożyła telefon, przeczytała wiadomość od człowieka o niku nie był jak ona, nie w swojej skórze. Przeszłość miał tak samo pokręconą, ale plany na przyszłość dużo prostsze miały się zrealizować jeszcze tego samego dnia równo o północy, kiedy żona i dzieci będą już smacznie spać. Strych, belka i sznur napisał do niej, bo chciał komuś o tym opowiedzieć po trzech latach swojego życia. Chodź, odprowadzę cię chociaż do wyjścia. Pani Jania zaszurała butami: ktoś przecież musi cię pożegnać. Reni nie chciała płakać, ale zwilgotniały jej oczy, by powstrzymać łzy, najlepiej szybko zamrugać. Tak zapamiętała z dzieciństwa. Matka była w tych sprawach ekspertem. Reni była przekonana, że namrugała się przez te wszystkie lata życia z ojcem tak bardzo, że jej powieki powinny już skrzypieć. – Myśl tylko o tym, co przed tobą. Usłyszała i poczuła poklepywanie po plecach. Nie o tym, co było, rozumiesz? Tamto to, to przeszłość. No, spokojnie, dziecko. Zadzwonię, jak tylko dotrzesz na miejsce. A teraz uciekaj, bo jeszcze samolot poleci bez ciebie. Kiedy po raz pierwszy zobaczyła panią Janie, pomyślała o niej, że jest tak pospolita, że idealnie wpasowała się w ten mdły zakątek, gdzie poza żółtymi lamperiami na korytarzach wszystko jest szare i nijakie. Teraz też w zbyt ciasnym sweterku w paski nie wyglądała zniewalająco. Jednak tkliwość, którą zobaczyła w jej oczach, kiedy się z nią żegnała, czyniła ją piękną kobietą. Teraz widziała to wyraźnie. Odezbę się, jak już będzie po wszystkim. Odparła Reni, przesuwając palcami po wystrzyżonych włosach. Przyda mi się wsparcie. Kobieta chwyciła ją za głowę i pocałowała w środek czoła. Zawsze, moje dziecko. Nim wsiadła do czekającej przed wejściem taksówki, upewniła się, że koperta z dolarami, które dostała za sprzedaż sygnetu z czarnymi diamentami, leży bezpiecznie w kieszonce plecaka. Zapięła pasy i opuściła szybę. Chciała jeszcze coś powiedzieć, ale pani Jania ją uprzedziła. Do usłyszenia, Robercie. Tylko do przodu. Pamiętaj. Słońce wpadło śmiało przez okno i wypełniło pokój, nagrzewając go w okamgnieniu. Julia odrzuciła z nóg kołdrę, ale jeszcze nie zamierzała wstawać. Rozejrzała się najpierw po suficie, po czym przesunęła wzrok na fotoptapetę na przeciwległej ścianie. Przedstawiał harmonię, tak pomyślała, kiedy zobaczyła ją po raz pierwszy, jezioro i las okalający wodę. Brakowało tylko ptaków szalejących między gałęziami. Chciała je sobie wyobrazić, zwłaszcza wczoraj, gdy próbowała zasnąć, co nie było proste. Noc rozpoczęła się przy akaponiamencie dochodzących za ścianę od głosów ostrego seksu. Julia zrezygnowała więc z fantazjowania o ptakach i zabawiła się w obstawienia, czy to mężczyzna jest na przeciągającej się kolacji z wyimaginowanym klientem, czy też może kobieta urwała się z małżeńskiej sielanki, wymawiając się babskim wieczorkiem u przyjaciółki. Po dwóch godzinach ucichli, po kolejnym kwadransie drzwi pokoju obok szczeknęły. Zaraz potem z parkingu wyjechał samochód zakochanych. A Mazowia ponownie opustoszała. Monika tego nie słyszała, spała odwrócona do niej plecami. Padła na łóżko, gdy tylko się ściemniło i odpłynęła wpatrując się w okno. Nie pozwoliła go zasłonić. Żadnej ciemności, powiedziała stanowczo. Nienawidzę mroku, żeby muszą być odsłonięte. Pilnowała, by Julii nie przyszło do głowy zaciągnąć stor, aż zasnęła wtulona w poduszkę. Julia spojrzała na zegarek. Była siódma pięć. Usnąć już nie uśnie. Za dużo światła i za dużo ciepła. Usiadła na łóżku i wsunąwszy stopy w skórzane botki wyszła do łazienki. Widok pysznica i rdzy otulającej ramy metalowego na trysku nie zachęcał do kąpieli. Położyła na dnie brodzika mały ręcznik i stanęła pod strumieniem ledwo ciepłej wody, 70 zł za dobę. Przypomniała sobie natychmiast. O co tu mieć pretensje? Na deskę sedesową w bliżej nieokreślonym kolorze zawsze można położyć grubą warstwę papieru toaletowego i udać, że nie widzi się tego, co wystaje spod ceramicznego kołnierza. Byle tylko spłuczka działała. To da się przeżyć. Za to lustro nad umywalką było idealnie czyste. Łazienka wyglądała jakby sprząteczka weszła do niej z chęcią zrobienia porządku, ale po minucie opadła z sił. Albo przeszkodził jej dzwoniący telefon. Tak jak dzwonił teraz. Zakręciła wodę, by upewnić się, czy to rzeczywiście telefon. Swojego smartfona wyłączyła wczoraj, a para za ściany wyniosła się przed trzecią nad ranem. Wszystko wskazywało jednak na to, że dźwięk dochodził z jej torby stojącej na nocnym stoliku. Wsunęła mokre w bodki i obwiązała się ręcznikiem. Kiedy weszła do pokoju, panowała w nim już całkowita cisza. Łóżko Moniki było puste, a sportowa torba na samek otwarta. Dopadła do niej i wsunęła dłoń na sam spód. Odetchnęła z ulgą, gdy poczuła pod palcami stanik i zawiniętego w niego gloka. To musiał być telefon górnego, ten na kartę. Wysypała na łóżko zawartość swojej podręcznej torby, ale telefonu nie było. Poczuła za to zapach papierosowego dymu, który wciskał się z zewnątrz przez szparę w drzwiach. Stanęła w progu pokoju i rozejrzała się po parkingu Monika siedziała na masce skody w tej sukience w jednej ręce trzymała tylącego się bołga w drugiej obracała magazynek z nabojami będziesz nimi rzucać spytała zaciągając się papierosami po broni nie znalazłam zaciskając ręcznik na piersiach Julia podskoczyła do niej i odebrała amunicję wolałabym żebyś nie grzybała w moich rzeczach Nigdy więcej tego nie robi, rozumiemy się. A ja wolałabym wiedzieć, kim naprawdę jesteś. Dziewczyna uniosła brwi. I co to za film, który kręcisz? Bo jeśli bawisz się w kolejną reporterkę, to sorry, ale przegięłaś. Zeskoczyła z maski i rzuciła nie do pod nogi. Rozgniotła pęta kapciem, po czym pchnęła na pół otwarte drzwi ich pokoju. Kiedy Julia stanęła za nią, nawet nie odwróciła się w jej stronę. Za to z zainteresowaniem wpatrywała się w krajobraz fototapety. I za za mnie zrobiłaś, mam nadzieję, że jesteś zadowolona, warknęła. Julia rozłożyła ręce w pytającym geście. Porwanie, przydrożny motel, naboje, gadka o tym, jak bardzo szukasz Sary, zajawka o filmie, wyliczyła brewka. Zaczynam się czuć jak w kiepskim serialu. O filmie nic nie mówiłam, reszta się zgadza. Wreszcie się odwróciła, była wściekła. Spotkajmy się w sprawie filmu, mogę pomóc? Wykrzywiła twarz niczym rozgoryczone dziecko. Tak powiedziała. Kto? Ty mi powiedz, Może jest z was więcej cholernych dziennikarek napalonych na moją historię. Nie udawaj, że nie wiesz, o czym mówię. Zatem to nie górny dzwonił na drugą komórkę. Julia znów pokazała dziewczynie swoją licencję, na którą wczoraj nawet nie spojrzała, po czym wyciągnęła rękę żądając zwrotu telefonu. Brewka wskazała brodą na parapet. Jest gdzieś tam, albo nie, poczekaj. Szybkim ruchem ściągnęła narzutę ze swojego łóżka. Komórka wyplatała się z grubego materiału i upadła na wykładzinę. Odebrałam, bo mnie denerwował, zaczynała łagodnieć. Podniosła telefon z podłogi, i rzuciła go Juli. Dzwonił chyba z minuty, kiedy ty moczyłaś się pod prysznicem, więc nie mi pretensji. Sięgnęła po swoją chustkę na głowę, a potem wyszła z nią do łazienki i stanęła przed lustrem, próbując zawiązać materiał tak, by zakrył jej postrzępione włosy. Julia sprawdziła listę ostatnich połączeń. Było tylko jedno. Wcisnęła zieloną słuchawkę. Sygnał trwał zaledwie kilka sekund, po czym abonent odrzucił rozmowę. Spróbowała ponownie, ale z tym samym skutkiem. Za trzecim razem usłyszała dwa krótkie dźwięki, co oznaczało, że została zablokowana. Co dokładnie powiedziała ta kobieta? Zawołała Julia w stronę łazienki. Przypomnij sobie to może, odpuszczać i grzybanie w mojej torbie i znów będziemy przyjaciółkami. Jakby mi na tym zależało. Najpierw chcę wiedzieć, o co chodzi z tym filmem. Za długo by tłumaczyć. Monika chwyciła szczoteczkę do zębów i wycisnęła na niej pastę, by usunąć z ust cierkość po wypalonym wogu. Do jutra chyba zdążysz, by bełkota przez pianę wzbudzi. Bo spotkanie w sprawie filmu ma się odbyć w sobotę. To jak? Kładziesz karty na stół, czy kończymy znajomość i każda jedzie w swoją stronę? Jak na pacjentkę z traumą radziła sobie całkiem nieźle. Żadnego filmu nie będzie, wyjaśniła Julia, wchodząc do łazienki i opierając się ostrożnie o ściankę przyjrznica. To prowokacja na potrzeby śledztwa. Brewka wypluła pianę z ust i ponownie zabrała się do układania chustki, widząc, że kilka niesfornych kosmyków wysunęło się spod materiału. Słyszałam o takich sztuczkach. Więc to właśnie taka sztuczka. Policja szuka kogoś, kto ma informacje o ciałach porzuconych w lesie. Dziewczyna znieruchomiała. Wyglądała jak modelka pozująca do obrazu kobieta przed lustrem Franza Rogenet z rękami uniesionymi do splatania długich czarnych włosów. Choć miała jedynie chustkę, wyglądała identycznie. Nie mówiłaś nic o ciałach, powiedziała ściszonym głosem. Tak było lepiej. Chorych na nerwy nie powinno się bombardować takimi informacjami. Miałam cię za chorą, ale już nie masz, więc co to za ciała? Sześć zamordowanych dziewczyn. Znaleziono ją w Kampinosie, kilka kilometrów stąd. Wszystkie mniej więcej w twoim wieku. Rozumiesz więc, że wolałam ci o nich nie mówić? Brewka oparła ręce o umywalkę i pokręciła z niedowierzaniem głową. Żarty sobie robisz? Mogłam być jedną z nich. Gdybym nie uciekła, nie mówiłabyś o sześciu ciałach, tylko o siedmiu. Więc łaskawie wyłącz tryb litości nade mną, bo akurat teraz jej nie potrzebuję. Sześć ciał zacisnęła palce na zlewie. Czyli tyle ich było. Tyle odnaleziono, sprostowała Julia. Skórny, syny, wiedziałam, że one znikają, ale myślałam, że to klasyczny przerzut do kolejnych klientów, o ile ich wcześniej nie zagłodzą lub nie zamęczą. Przykro mi, a teraz powiedz, o której ma się odbyć spotkanie. Dziewczyna spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Nie tak szybko, powiem, ale pod jednym warunkiem Od, od tej chwili działamy ręka w rękę nie przejdzie pracuję indywidualnie. Odpowiedź jej się nie spodobała. Wyminęła Julia, wyjęła z jej potoręcznej torby portfel, a z niego stu złotowy banknot. Zabinała go i wcisnęła sobie za stanik. Twój wybór. Powiedziała, chwytając za klamkę. Wracam do kliniki, a ty czekaj na cud. Może twoja tajemnicza informatorka odezwie się ponownie. Chyba zdajesz sobie sprawę, że nie mogę cię narażać. Julia zatrzymała ją zanim przestąpiła próg. To nie ludzie. Ojej. Jednak była wariatką i to nie udawaną. Chcesz zasad? To teraz usłyszysz moje. Są banalnie proste. Planujemy wspólnie, ale to ja decyduję, czy mam cię zabrać na akcję, czy zostawić w motelu. To moje ostatnie słowo. Jeśli ci to nie pasuje, droga wolna. Julia wyjęła z torby podróżnej dżinsy, czystą bieliznę i biały podkoszulek. Zamknęła się na pół minuty w łazience i wciągnęła na siebie ubranie. Obawiała się, że gdy wróci do pokoju będzie pusty, brewka jednak nie wyszła. To od czego zaczynamy zabawę? Spytała jak gdyby nigdy nic. Wariatka na całego. Od zwrócenia mi moich pieniędzy. Proponuję załatwić to od razu na wypadek, gdyby znów dopadły Cię problemy z pamięcią. Potem pójdziemy na śniadanie. Julia sięgnęła po swoje słoneczne okulary. Tak, smażone jajka. Przede wszystkim kawa, nie spałam północy. Niegrzeczna parka za ścianą, dawali ostro czadu. Do szczęścia nauczyłam się wyłączać. Ta kobieta z kliniki z łóżka obok też potrafiła się łajdaczyć. Sama ze sobą, ale jechała bez trzymanki. Przez pierwsze dni myślałam, że coś jej zrobię. Przyzwyczaiłam się do jej jęków dopiero po miesiącu. Brewka wygrzebała z zabiustonosza banknot i położyła go na wyczekującej dłoni Julii. Zatrasnęły za sobą drzwi i wyszły na zalany słońcem parking. Zapowiada się ładny dzień, rozmarzyła się Monika, wystawiając twarz do ciepłych promieni. I wreszcie się dogadałyśmy. Przy śniadaniu opowiesz mi o tych zmarłych dziewczynach. Nie wiem, kim byłem, zawsze się na identyfikację. Nie chodzi mi o nazwiska, chcę wiedzieć, co im zrobiono. Lepiej będzie dla ciebie, jeśli oszczędzać ci szczegółów i nie urucham jej wyobraźni, bo możecie zaboleć. Czekała, aż Brewka znów powie o jej, ale milczała. Nie boję się prawdy, powiedziała po chwili. Nawet ta najgorsza jest lepsza od domysłów. Muszę ją usłyszeć ze względu na pamięć o Sarze, a spotkanie z tą kobietą od telefonu jest o szesnastej. Podobno chcę pomóc przyszyciu kostiumów. Na ten moment nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Lipski złożył załamaszysty podpis pod wstępnym protokołem z sekcji kolejnych trzech ciał znalezionych w Kampinosie, po czym włożył dokument do skanera. Górny czekał cierpliwie, aż maszyna prześle dane do komputera na biurku patologa. Gdy skaner zrobił swoje, wyciągnął rękę po oryginał. Brak uszkodzeń? Zapytał, przewracając kartki. Owszem, jeśli chodzi o kości, a co do tkanek miękkich, sam pan wie, w jakim są stanie. Analiza tego, co z nich pozostało, może zająć tygodnie. Przyznał, że spodziewałem się lepszych wieści. Potwierdzenia, że ofiary zginęły w ten sam sposób, co poprzednie kobiety? Niestety, tym razem mamy do czynienia z niemal całkowitym rozkładem ciał. Przebywały pod ziemią znacznie dłużej niż trzy pierwsze. Gdy wyciągnięto je na powierzchnię, miałem wrażenie, jakby były zwęglone. Lipski sięgnął po stojący na parapecie termos i odkręcił zatyczkę. Zapach kawy rozniósł się po sali. Życzy pan sobie? Parzona rano, ale termos dobrze trzyma. Górny pokręcił głową. Postanowiłem opisać ten przypadek w nowym podręczniku z zakresu medycyny sądowej. Tak, poproszono mnie o udział w publikacji, przyznał z wyraźnym zadowoleniem Lipski. Pan coś kiedyś publikował? Nie? A wykłady z taktyk policyjnych? Też nie? Polecam. To dobrze działa na szare komórki. Człowiek powinien się sprawdzać na wielu płaszczyznach, a praca nad słowem pisanym rozwija i daje inną perspektywę. Niech pan spróbuje. Doświadczenia przecież panu nie brakuje. Byłoby o czym pisać. Może kiedyś. Wróćmy do raportu i zwłok. Pytałem o tak, tak, oszczerniałe zwłoki. Lipski pociągnął łykawy. Owszem, wyglądają jak zwęglone, to iluzja wywołana przez proces gnilny. Te kobiety zakopano wiele miesięcy temu i, co tu dużo mówić, chemia zrobiła swoje z ich ciałami. Jest pan w stanie ocenić, jak długo leżały w ziemi? W raporcie nie widzę żadnego konkretu. Kolejny łykawy. Bogło być nie może. Chce pan znać dokładną datę? Niestety, drogi panie. Muszę coś wpisać do policyjnych kwitów. Niech pan wpisze to, co jest w raporcie z sekcji. W przybliżeniu stawiam na 8-10 miesięcy. Zabito je zeszłej jesieni? Plus minus. Na pewno przeleżały porę mokrą w ziemi. Ciała mocno dotknęła wilgoć. Górny wyjął z tylnej kieszeni spodni notyz i zajrzał do swoich notatek. Te poprzednie trzy były stosunkowo świeże. Dokończył Lipski. Nazwałem je roboczo letnimi trojaczkami. A nowe zimowymi. Nie sądzi pan, że to brzmi nieco koszmarnie? Wcale do tego bardzo ułatwia mi pracę. Nie znam ich nazwisk, więc jak mam o nich mówić? Donatka x, y i z? Daj pan spokój, nie widzę nic złego w tej nazwie. Letnie i zimowe. Górny wrócił do swoich zapisków. Jak gdyby umierały w kolejności, miesiąc po miesiącu. Albo co drugi, oczywiście, plus minus. Co nie zmienia faktu, że najprawdopodobniej zginęły z jednej ręki. Sposób działania sprawcy wydaje się w każdym przypadku identyczny, o ile szczegółowa analiza ciał zimowych trojaczek nie wykaże czegoś innego. Ktoś, kto je zabijał, najwyraźniej upodobał sobie ten sposób krzywdzenia kobiet. Może lubił je karać, a śmierć była tylko tego smutną konsekwencją. Miałby pastwić się nad nimi dla zabawy? Nie sądzę, doktorze. Ludzkość wymyśliła tyle rodzajów tortur, że ofiary miałyby na ciałach również inne oznaki dręczenia. Jedną poraziłby prądę, a drugą przyduszał, byle się dziewczyna męczyła. On miał swoją seksualną jazdę. Nie napisał pan o nich. Poza znamionymi prądowymi i liniami wody w okolicach pępków nie ma żadnych innych obrażeń. Jest nieskończenie wiele rodzajów parafili komisarzu. Zadawanie bólu w jeden powtarzalny sposób to częsty motyw zaburzeń. Chyba nie muszę tego panu tłumaczyć. Górny złożył raport na pół i przeciągnął po zgięciu palcami. Pozwoli pan, że pozostanę przy własnej wersji. Celem sprawcy było, żeby je zabić szybko i skutecznie. Może gdyby na ciałach pozostawiono jakikolwiek ślad wskazujący na przemoc seksualną, przyznałbym panu rację, ale go nie ma. Podniósł się z fotela i wsunął raport do wewnętrznej kieszeni sportowej marynarki. Dziękuję, że przyjął mnie pan w biurze, nie tam, gdzie zwykle. Przybywanie na sali sekcyjnej wciąż jest dla pana utrapieniem, zaśmiał się Lipski. Powinien pan tam częściej bywać, wtedy pana przywyknie. Regularność to podstawa. Chyba że chce pan do emerytury ratować się maścią komforową nie polecam potrafi strasznie piec jak się z nią przesadzi ten słoik co go trzymam na dole w sali sekcyjnej jest na wszelki wypadek dla studentów pierwszego roku czyli nie jestem jedyny górny potrząsnął na pożegnanie ręką lipskiego zawsze trafi się jakiś wrażliwy na dwudziestu normalnych niech się pan nie pogniewa ale to nie jest komplement Lipski poglebał go serdecznie po dłoni. Dlatego mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce właśnie podczas autopsji, o ile mi wiadomo, prokuratura ma dla mnie w zanadrzu jeszcze jedno ciało do analizy. Co z nimi zrobimy? Młoda starzystka ubrana w obcisłą szarą garsonkę, stanęła przed biurkiem Antoniego Bugaja, i przesunęła wzrok zwiszącego na ścianie godła z orłem na twarz sołtysa. Z tymi końmi poza bielskim wiem, że nie żyje dopiero od kilku dni, ale obawiam się, że nawet za rok nie znajdziemy chętnych do przyjęcia ośrodka. Bugaj wyprostował się w fotelu i pokiwał w tył i przód. Nawet po śmierci ten pijanica sprawia kłopoty. Konie stoją w boksach, odkąd go zabrakło. Nikt nie wypuszcza ich na wybieg. Chciała dodać, że powinny być ujeżdżane przynajmniej raz dziennie, ale Bugaj był szybszy. Odstania nic z nim nie będzie, najwyżej obrosną tłuszczem od tego akurat nie padną. Kobieta poprawiła pod szyjką kołnierzyk białej bluzki. Padną, ale z głodu. Dzwoniła ta młoda wolontariuszka, była tam, żeby sprawdzić, co się dzieje i dać im wody. Powiedziała, że żłoby stoją puste, a konie jeść przecież muszą. Jak wszyscy. Tylko dlaczego mają jeść za moje? Starzystka nachyliła się nad biurkiem. Ludzie już zaczynają gadać, że pan serca nie ma. bułaj podciągnął się na podłokietnikach i stęknął, wstając z fotela. Wyminął ją i podszedł do okna, by opuścić metalowe żaluzje. Od zawsze gadali, gadać będą. Stacjonata jest nierentowna, a pieniędzy mamy tyle, żeby pokryć co najważniejsze potrzeby ludzi, nie zwierząt. Ta klacz, harfa, jest cenna. Na pewno znajdzie się na nią kupiec. Tylko zadbać o nią najpierw trzeba, bo zdziczeje. Już dawno zdziczała. Może byłaby jakaś szansa na sprzedaż, gdyby Zabielski ułożył tego konia jak należy. Takich szalonych habet nikt nie chce, a ten drugi to zwykły kundel. Widział, jak twarz kobiety posępnieje. — Przecież nie dam zrobić im krzywdy — powiedział tonem, który miał wypaść dobrotliwie, a zabrzmiał jak słowa kara tłumaczącego skazańcowi, że to potrwa tylko chwilę. — Sam chowam zwierzęta. — Tak, wiem. Psy. Piękne sztuki. Jeszcze żaden nie zdech, więc... Bugaj popukał się w środek rozpiętej na brzuchu marynarki. — Serce mam, gdzie trzeba. Coś wymyślę. Kobieta poprawiła po raz kolejny kołnierzyk i otworzyła nieśmiało usta. Jest takie miejsce niedaleko, sanktuarium dla niechcianych zwierząt. Wezmę je tam na pewno, trzeba tylko zrobić badania, że są zdrowe. Weterynarz przecież to poświadczy, w końcu to młode konie. No i jeszcze zorganizować transport. Jeśli gmina nie pomoże, zbierzemy datki we wsi. Wystarczy ogłosić zbiórkę, najlepiej z ambony. Bugaj podszedł do niej i chwycił dłońmi rozedglane z emocji ramiona. Weterynarz i transport? Niech będzie, dam ile trzeba. Ludzie powinni poczuć, że jest we wsi prawdziwy gospodarz. A teraz proszę już wracać do pracy i nie martwić się końmi. Pchnął ją delikatnie w stronę drzwi. Wyszła bez oporu i z uczuciem ulgi. Chyba nawet wreszcie się uśmiechnęła, jakby dziękowała mu w imieniu harfy i jej mniej rasowego kolegi. Bugaj docisnął klamkę, wrócił za biurkę i odszukał numer do weterynarza, który opiekował się miotami basetu w jego hodowli i przyjmował porody sług. Porządny chłop nawet dał mu w prezencie jednego szczeniaka dla syna na gwiazdkę. Dla dalszej dobrej współpracy. Dzieciak marzył co prawda o bokserze i na widok baseta zapragnął obciąć mu ogon. Ale weterynarz nie dał skrzywdzić szczeniaka. Dobry, poczciwy człowiek. Odebrał połączenie niemal natychmiast Bez przerywania słuchał co Buga im miał do powiedzenia Gdy ten skończył zapytał tylko Czy jest pewien, że chce w ten sposób rozwiązać problem koni Zabylskiego Nie żal ci ich? Chcesz, żeby mnie uśpił tak po prostu? Nie zabija się zdrowych koni Przestań się rozczulać, zrób jak ci mówię Tylko nie na ludzkich oczach, nie w ujeżdżalni Wywieź je gdzieś dalej, żeby nie było świadków Do diabła to tylko głupie zwierzęta W raporcie napisz, że padły z przegrzania W końcu je złupał No to każdemu po szprycy, jasne? Klient po sześćdziesiątce, z Podkarpacia, importujący wina z Korsyki. Przecież nie zaznaczyła w formularzu Francji. Szuka pani do wspólnych wypraw po towar i zapewnia jej nocleg oraz wyżywienie. Jednym słowem, bed and breakfast. Jako dodatkowy bonus niewykluczone jest wspólne zwiedzanie winnic. Przyjemne z pożytecznym. Zapewniony mile spędzony czas podczas degustacji wina. Szkoda, że degustować alkohol przestała kilka lat temu. Oraz szkolenie z jego wytwórstwa. Ugniatanie nogami gron kadzi? Więcej propozycji od sponsorów nie było. Julia zamknęła swoją skrzynkę mailową w komputerze udostępnionym w motelowej strefie Wi-Fi i opadła na oparcie wiklinowego fotela. Bryndza, bieda. Nie kwalifikowała się jako sugar baby. Oferta Afrodyty przypominała ofertę biura podróży, jeśli nie klasyczny obóz pracy. A gdzie obiecywane jachty i masaże Lomi Lomi? Weszła na stronę agencji i zaczęła pisać Zostaw wiadomość, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe. Szukam czegoś od zaraz, najchętniej w bliskich rejonach Warszawy. Wezmę każde zlecenie. Chciała dopisać, że dojedzie na własny kosz, ale zrezygnowała. Nawet największa desperacja ma swoje granice. Kupiła kole w maszynie i wróciła do pokoju. Nic się nie nadaje. Monika oderwała wzrok od ubrań rozrzuconych na łóżku. To mają być twoje najlepsze ciuchy? Serio? Wśród bawełnionych podkoszulek i dwóch sukienek do kolan nie mogła doszukać się cekinów i połyskujących nitek. Serio? W takich ciuchach przecież nikogo nie wyrbiemy, nie ma siły. ci lubią, jak laski rzucają się w oczy. A to to badziewie, jakieś. Julia odebrała jej z rąk swoją ulubioną podkoszulkę w stylu moro i złożyła ją w kostkę. Nikogo nie zamierzam wyrywać. Agencja ma mnie doprowadzić do mordercy kobiet i to wszystko. Ja nie o tym, zaczekaj. Dziewczyna zakręciła się na pięcie i wyszła na krótką chwilę spokoju. Kiedy wróciła, trzymała w ręce podłużną ulotkę. W plastikowym stojaku na recepcji było kilka podobnych. Informowały o atrakcjach regionu, muzeum kolei wąskotorowej, muzeum pola bitwy nad Bzurą czy dawna baza cyrku Julinek. Julia tylko musnęła je wzrokiem, zwłaszcza tę z cyrkiem. Zdręczeniem zwierzątku uciesze gawiedzi jako ziejnie po drodze, nawet jeśli to już historia. — Jutro sobota — powiedziała Monika, wachlując sobie twarz ulotką. — I spotkanie z kobietą w sprawie filmu. — Filmu, który nie powstanie — doprecyzowała Monika. — Ważne, ale co powiesz na odrobinę rozrywki? — Mało ci atrakcji. Brewka usiadła na gładko ułożonej narzucie na swoim łóżku, przykrytej jak zwykle czystym ręcznikiem. — To nazywasz atrakcją? Pomarańczowy pokój na zadupiu i betonozę za, za oknem? — Najwyraźniej zapomniałaś, po co tu jesteśmy. Zabito dziewczyny i świetnie wiem, o co idzie stawka, ale potrzebuję zapomnieć na chwilę o tym wszystkim. Mam dziewiętnaście lat, a zamiast cieszyć się życiem, spędzam czas ze starszą. Sorry, Julia, z kimś tak sztywnym jak ty. Więc jednak była sztywna. Co proponujesz? Derwała się z łóżka i wyprostowała rękę w łokciu, wyciągając przed sobą kolorową ulotkę. Wiejska zabawa w Milano, Julia przyjrzała się zdjęciu, które jak nic przedstawiało remizę. Moje standardy rozrywki może nie wybujały, ale twoje też nie wy najwyższych lotów. Ty mi mówisz o standardach. Monika spojrzała wymownie na stertę pewełnianych ciuchów. Zgódź się, potupiemy na klepisku i wrócimy. Obiecuję, że do końca życia nie zapomnisz tej imprezy. Dyskoteka miała się zacząć o ósmej wieczorem. Spotkanie z nieznajomą, która odezwała się w sprawie szycia kostiumów dla aktorów, zaplanowane było na czwartą. Na całkowitym odludziu pod myśliwską amboną zaszczytą w głębi puszczy. Opisała to miejsce dokładnie. Unika dla pewności, skrobnęła kilka wskazówek na kartce papieru, a resztę Julii dopowiedziała. Powinna tam trafić, o ile brewka się nie pomyliła. Kobieta mówiła szybko, musiała być podenerwowana i nie do końca przekonana, czy postępuje właściwie. Prawdopodobnie dlatego odrzuciła rozmowę telefoniczną, żeby nie negocjować lokalizacji, którą każdy normalny człowiek wolałby zamienić na kawiarnę lub park. Wszystko przemawiało za tym, że nie chciałaby ktoś dowiedział się o tym spotkaniu i że jako jedyna wyłamuje się z lokalnej społeczności, oferując współpracę. Monika musiała uznać, że wyprawa do Milano jest przesądzona. Wygrzebała spod ubrań zieloną sukienkę z falbaną przy kolanach i przyłożyła ją sobie do brzucha. go bleci, tylko co z tym? Skubnęła palcami kępkę włosów. Przydałby się jakiś żel, żeby ulizać. Żelu nie było. Po zmoczeniu włosów wodą z kranu przyklapały na kilka minut, ale gdy tylko zaczynały wysychać, znów podnosiły się jak chwasty po ulewie. Julia wyjęła z torby swoją baseballówkę i rzuciła dziewczynie wprost w ręce. To ci musi wystarczyć. Nie wyglądała najgorzej. Przekręciła tylko daszek do tyłu i klasnęła w dłonie, kołysząc przy okazji biustem jak cyganka podczas tańców przy ognisku. I gitara. Jutro całe wsiowe milano będzie moje. To trucizna. Szymański położył przed górnym raport z badania stajni. Klasyczna, trutka na szczury. Cichocka ze swoimi ludźmi przesiała całą wyściółkę z boksu harfy. Jakby powiedział nasz złotousty leśniar, to było jak szukanie igły w siana. No i znalazła. Chrzanisz. co stajni robiła trucizna? Przebiegał wzrokiem po linikach raportu. Z każdym kolejnym akapitem jego czoło marszczyło się coraz mocniej. Antykoagulanty? Zapytał, gdy dotarł do połowy raportu. Działają przeciw zakrzepowo, co wywołuje ugryzoni krwotok wewnętrzny. W odpowiednim stężeniu padają też koty, psy i ludzie. Górny zrobił okrężny ruch głową, chcąc rozciągnąć mięśnie szyi. Wiem, co to są koagulanty. Nie musisz mi tego tłumaczyć. Przypominam ci, że Zabielski nie umarł od trucizny. Ale tam była. Może miała trafić na jego talerz, ale ten, kto ją tam przyniósł, wysypał ją przez nie uwagę w końskim boksie. Ponosić się fantazja Szymański. Miałby się potknąć na sienie i niby niechcący wypadło mu ptełko z granulatem? Na końskiej wyściółce łatwo stracić równowagę. Pierwsze słyszę. Siano to nie lodowisko. Musiało zdarzyć się coś innego. Górny wstał od biurka i zaczął przechadzać się po pokoju. Co róż spoglądał na wiszące na ścianie zdjęcia wykonane aparatem Zabielskiego. W boksie tego drugiego konia niczego nie znaleziono? Spytał, stając w rozkoku i krzyżując ręce na piersiach. Szymański pokręcił głową. Jedynie u harfy. Jeśli nie Zabielski miał zginąć, to może ta jego klacz? Tylko co komu szkodzi koń? Działalność stacjonaty opiera się na harfie. Kucyk to zabawka, przyjemna, ale mało znacząca. To dla harfy Zabielski starał się o dotację na zabezpieczenie przed wilkami. Jeśli ona by padła, niepewnie zamknąłby biznes i się stąd wyniósł. Problemy sołtysa by się skończyły. Może właśnie o to chodziło, zamyślił się Szymański. Usunięcie Zabielskiego z pola widzenia miało się odbyć w białych rękawiczkach. Widzę, że nadążasz. Główku mój dalej. Szymański spojrzał na górnego spodełba. Teoria mogłaby być prawdziwa, ale skoro komuś tak bardzo zależało na zabiciu harfy, dlaczego nie wsypał granulatu bezpośrednio do żłobu albo do poidła? To zajęłoby łomek sekundy, a miałby przynajmniej pewność, że koń prędzej czy później zdechnie. Nie zapominaj, że ze żłobu z łatwością dałoby się pobrać próbki. Lepiej było podać harfie truciznę prosto z ręki, chociażby w cukrze. W sekcji padniętym koniom się raczej nie wykonuje. Uznano by, że po prostu dostała skrętu jelit i na tym sprawa by się zakończyła. Ale plan się nie powiódł. Podejrzewam, że Zabielski wszedł do stanu w złym momencie, akurat wtedy, gdy gość zabierał się do naszpikowania konia tymi granulkami. Doszło do szarpaniny i granulat wysypał się na podłogę. Koń przeżył, ale chłop oberwał i to śmiertelnie. Zabójca zbiał, a on tam został w boksie. Szymański usiadł za biurkiem i zaczął uderzać palcami w klawiaturę. Tylko jednemu człowiekowi zależało na pozbyciu się Zabielskiego. świetle tych bugajów. Jak tylko przekroczyłem próg ich domu, od razu wydawali mi się dziwni. Niby serdecznie, ale ta ich serdeczność była taka... Przez zęby? Do tego mocno zaciśnięte. On, dominujący, ona lojalna, a syn, jakby nieobecny. Poszperam w komputerze, może na coś trafię. A, zapomniałem Ci powiedzieć, że technicznie ustalają producenta tych medalików ze świętym Krzysztofem. Szaj straszny. Żaden szanujący się jubiler nie wypuściłby takich spod sztancy. Pozostają albo domorośli, władcy pierścieni i wszelkiego złomu, albo handlarze szmelsu z AliExpress. Górny pokiwał z znaniem głową nad elokwencją kolegi. Jeszcze rok, dwa i całkiem się wyrobi. Co z Julią? Spytał Szymański, nie odrywając wzroku od monitora. Madejski rozpoczął już swoją krucjatę przeciwko pani detektyw? Rozpoczął, psy spuszczone. Niech się chłop dobrze bawi, życzę mu niepowodzenia, zaśmiał się Szymański. Swoją drogą wiesz, co się z nią dzieje? Gdyby miała obstawiać, zaszyła się gdzieś z tą dziewczyną i przywraca jej pamięć, znając Julię bardzo intensywnie. Będzie siedzieć w swojej norze aż do skutku. To jedna z tych, co wszystko na to wskazuje. Gdyby nie była z tych, Julia by się nią nie zainteresowała. Widziałeś zgłoszenie. Pacjentka pourazowa w trakcie leczenia traumy. Szymański pryknął mało stosownie. I trafiła w ręce krawiec. No to się podleczy. Swoją drogą z Julią to i ja bym się gdzieś zaszył. Tak na dwa dni. Nie twoja liga, Szymański. Zajmij się lepiej swoją panną i robotą. Dodał, ściągając z oparcia fotela marynarkę. Z jej górnej kieszeni wyjął przeciwsłoneczny awiatory i umieścił na nosie. A ty znowu dokąd? Głowa aspiranta wychyliła się za ekran. Do prokuratury. Czas zakończyć tę zabawę w ciciu babkę. Masz zamiar zmusić sieracką, by uwierzyła w zabójstwo Zabielskiego? Nie przejdzie. Górny złożył raport o trójce na czworo i uderzył nim w otwartą dłoń. Lipski bąknął coś o tym, że prokuratura szykuje mu kolejne ciało do badań. Chce się upewnić, że chodzi o Zabielskiego. A jeśli nie, co jeśli sprawa jego śmierci zostanie definitywnie zamknięta i dostaniesz zakaz grzebania w dowodach? to wycofam się ze śledztwa. Złożę u Madejskiego rezygnacji i się usunę. Niech ktoś inny przejmie dochodzenie i prowadzi je dalej po łebkach, bo ja nie zamierzam. Szymański otworzył usta, wyglądał jak ryba wyrzucona na brzeg. Nie zrobisz tego, stary. Nie znoszę apartactwa, a te wszystkie morderstwa mają wspólny mianownik. Nie wiem jeszcze jaki, ale wiem, że istnieje. Jeśli prokuratura wypina się na to, żeby go znaleźć, ja zrobię to samo. Uniesiona brew Szymańskiego oznaczała podziw. Jedyna szansa w tym, że jak się raz przeczyta kwit od techników, to oprzytomnieje. Urób ją odpowiednio. Ten facet od koni zasługuje na sprawiedliwość, nie mniej niż dziewczyny z Kampinosu. Raz już oberwał. Jeśli uznają jego śmierć za wypadek, oberwie po raz drugi. Górny stanął w drzwiach. Chciał przekazać Szymańskiemu, że gdyby Julia odezwała się na ich służbowy telefon, niech ją przekieruje na jego komórkę. Jednak się powstrzymał. Od wczoraj nie dawała znaku życia, co było jasnym sygnałem, że nie zamierzała się z nikim kontaktować. Jeśli dziewczyna, którą uprowadziła z kliniki, miała jakkolwiek informacje o Sarze Lewickiej i pozostałych sześciu ofiarach, będzie działać dyskretnie i nie wychyli się nawet o milimetr. Gdyby to zrobiła, natychmiast odebraliby jej brewkę i zostałaby z niczym. Nie spali swojej akcji, tylko do tego, że jemu zależy na pogawędce. W ich wspólnym marszu w stronę rozwikłania zagadki zaginięć i zabójstw doszli do punktu, w którym musiała się odłączyć. Zrobiła to bez uprzedzenia, bo po co miałaby się komukolwiek tłumaczyć? Zatem znów działają osobno każde na własną rękę. Skrzynkę mailową Julia otwierała co trzy godziny Jej komunikacja ze światem wciąż ograniczała się jedynie do komputera w motylowym punkcie Wi-Fi, znajdującym się kilka metrów od recepcji lady. Portier w przyciasnej kamizelce na początku spoglądał na nią jak na dziwadło. To, że wyglądał jak wyjęty z lat 70. nie oznaczało, że nie miał pojęcia o czymś takim jak dostęp do sieci przez telefon. W przypadku tej klientki dość szybko jednak zrozumiał, że zdziwienie lepiej przekuć w brzęczący pieniądz i inkansować za dostęp do internetu po 5 zł za każdy rozpoczęty kwadrans. Po wyegzekwowaniu opłaty skrył się za świeżym wydaniem SuperEkspresu, udając, że artykuł o zawodach w Hokaju na trawie interesuje go bardziej niż kobieta o nieznanej tożsamości. Julia wsunęła się z krzesłem w kontrecepcji, gdzie intymność miał jej zapewnić wiklinowy parawan i włączyła Gmaila musiała poinstruować Sylwię, by przez pewien czas nie kontaktowała się z nią telefonicznie i wszystko co ważne, przekazywała jej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy okazji zapytała, czy w Zakopanem ucichło trzęsienie ziemi wywołane przez Emilię do tekstu dołączyła serduszko. Nie spodziewała się szybkiej odpowiedzi, ale córka zareagowała natychmiast. W pierwszym zdaniu wyraziła oburzenie, że matka prowadzi jakąś tajemniczą akcję bez jej udziału, a w drugim zdradziła, że w Zakopanem ziemia wciąż drży. Odrobinę mniej, bo spotkania Sylwii i Jagody zeszły do podziemia, a babcia przyjaciółki zajęła się jakimś zamożnym Niemcem. W odpowiedzi na serduszko wysłała czerwone usta, które miały ucałować mamę. Julia już zamykała skrzynkę, kiedy nadeszła wiadomość od Michaliny. – Nie wiem, co się dzieje, że nie odbierasz telefonu, ale rusz tyłek i podłącz go do ładowania, bo pewne padła ci bateria. Mam wieści na pewno cię zainteresują. Odzwoń. Nie zamierzała robić wyjątku. Odpisała jej zdawkowo, że jest poza zasięgiem i że kolejny raz zaloguje się do poczty o 18.00. Mija druga doba, usłyszała za recepcyjnego stołu. Trzeba będzie dopłacić, pani Kuraś. Julia dopiero po chwili zdała sobie sprawę, że portier mówi do niej. Zdążył nawet powtórzyć swoją uwagę dużo donośnie i podejrzliwym tonem. Niektórzy nie lubią regulować niezależności. Był tu raz taki, co nawet sobie klucz do pokoju dorobił i wyaletował przez dwie noce. Wstydu ludzie nie mają. Sięgnęła do kieszeni po portfel i wyjęła złotowy banknot. Za nocleg i śniadanie. Mężczyzna schował pieniądze do szuflady. Ta, co jest z panią, była tu w nocy. Kręciła się nie wiadomo za czym, a to mi się nie podoba. Za młoda jest na nocne spacery. Jak nie może spać, tabletki dam, ale niech nie łazi. Julia była zaskoczona. Facet albo bujał, albo działo się tu coś, o czym nie wiedziała. Zdawało się panu. Cały czas była ze mną. Rozciągnął usta w cynicznym uśmiechu i podrapał się centralnie po środku wypukłości na kamizelce. Całą dobę tu siedzę, tylko na kilka godzin zmieniała mnie syn, jak idę się zdrzemnąć. Widziałem ją. Najpierw podeszła tu. Wskazał palcem miejsce przy maszynie z butelkowanymi zimnymi napojami za dwa złote. Kupiła wodę i wyszła. Więc ma pan odpowiedź noc była gorąca. A była, była pić wolno każdemu, ale potem poszła na parking z parkingu na ulicę. Stąd wszystko widać. Zerknął na przeszklone drzwi wejściowe, i ciągnący się za nimi kawałek asfaltu prowadzący do jezdni. Tam dalej latarni już nie ma, więc zniknęła mi z oczu. Krótki spacer przed snem potrafi zdziałać cuda. Cmoknął przez zęby. Nie był znowu taki krótki. Wróciła po dwóch godzinach. Niech mi pani powie, co taka dziewczyna może robić w nocy na autostradzie? Czekał na odpowiedź, która nie nastąpiła. Do tego nie w piżamie, więc to nie lunatyczka. Recepcjonista przymrużył prawe oko. W kusej kietce była, potem kręciła się przy pani samochodzie, kilka razy szarpnęła za klamkę, jakby chciała ją wyrwać. Julia niczego nie słyszała. Wydawało jej się, że śpiczył niej słyszy każdy szmer, ale Monika najwyraźniej odczekała, aż odpłynie na dobre, i ruszyła na zwiedzanie okolicy. Niech ją pani lepiej pilnuje, bo o nieszczęście nie trudno. Tiry rozpędzają się, kiedy droga pusta, nawet nie zauważą, jak ją sprzątną z jezdni. Podziękowała za troskę i wyszła na zewnątrz. Kiedy wpadła do pokoju, Monika leżała z zamkniętymi oczami na rozpostartym na narzucie ręczniku. z tą wyprawę albo zbierała siły przed kolejną. Szturchnęła ją w ramię. Wstawaj, wiem, że nie śpisz. Mruknęła coś, co brzmiało jak daj mi spokój. Julia zsunęła jej nogi na podłogę, chcąc nie chcąc musiała się podnieść. O co chodzi? ziewnęła przeciągle, rozciągając z łopatki. Gdzie byłaś? Dziewczyna potarła zaspane oczy. Nie wiem, o czym mówisz. W nocy wrócił ci sentyment do stania przy drodze? Poderwała się z łóżka i stanęła pod ścianą. Niemal wcisnęła w nią kręgosłup, byle znaleźć się dalej od Juli. Oczy się jej zaszkliły, jakby dostała nagłej gorączki. Nie wiem, czy chce mi się z tobą gadać, odparła urażonym tonem. Spróbuj. Po pierwsze, nie poszłam tam łapać facetów, bo tak o mnie myślisz, co, że chciałam zarobić nastawiając tyłka. Tego nie powiedziałam. Znalazłaś ładniejsze określenie, ale sens jest ten sam, więc powtarzam, mylisz się. Oderwała plecy od tapety z jeziorem i dopadła do stolika, na którym leżała paczka wołgów. Ręce się jej trzęsły, kiedy wkładała sobie papierosa do ust. Podpaliła go w pokoju i owiana pierwszym dymem wybiegła na parking. Pędziła przed siebie ku uciągnącemu się po horyzontu gorowi. Miała do pokonania 200 metrów wysypanych żwirem. Kamienie kuły ją w bosy stopy, przez co zatrzymywała się co róż, by wydłubać z pomiędzy palców boleśnie wdzierające się drobinki. Julia musiała ją dogonić. Złapała za kluczyki do Skody i włączyła silnik. Wsiadaj! Zawołała przez uchyloną szybę, gdy zrównała się z dziewczyną. Pogadamy na spokojnie. Nie słuchała, tylko z obolałą miną maszerowała dalej, zmniejszając dystans do miejsca, gdzie koła skody będą musiały się już zatrzymać. Nie bądź dziecko, mamy robotę do zrobienia, pamiętasz? Zatrzymała się nagle, stanęła na lekko rozstawionych nogach i pokiwała się na boki. Do mnie mówisz? zrobiła dziwny gest, którego Julia nie znała, jakby chciała uderzyć się wierzchem dłoni w dolną szczękę. To znaczy, odwal się? zagadnęła. Po prostu daj mi spokój znów ruszyła przed siebie już dużo szybciej co jakiś czas zaciągała się papierosem w końcu rzuciła go na bok co kilka kroków posykiwała nagrzane słońcem żwir nie dość że ranił jej stopy to na dodatek parzył Julia musiała stanąć, zatrzymała auto i przez chwilę patrzyła, jak dziewczyna brnie w pierwszych bruzdach suchego piachu. Omijała przy tym wystające osryki kuty pozostałe po czymś, co wyglądało na usknięte pędy kukuryzy. W końcu usiadła. Widać było, jak pod naciągniętym materiałem sukienki szybko pracują jej płuca. Odczekała ażerwany oddech brewki, uspokoi się na tyle, by mogła do niej podejść. Nie obejrzała się za siebie, choć musiała słyszeć, jak pod butami Juli trzaska wysuszona kukurydza. Patrzyła na horyzont. Chciałam znaleźć drogę. Powiedziała w końcu cicho. Julia usiadła obok niej na bruździe szeregu piasku. Dokąd? Do tamtego miejsca, kiedy tu wczoraj jechałyśmy, usłyszałam dźwięk. Już go wcześniej słyszałam, tylko nie pamiętałam gdzie? Jaki dźwięk? Muzykę westernową jak z dzikiego zachodu. Nie zauważyłam. Może dlatego, że nikt nie wiózł się z opaską na oczach, bo to było właśnie wtedy w wieczór, gdy zabrali mnie spod kinoteki. W takich okolicznościach słuch się wytężę. Nic nie widziałam, ale uszy mi nie zatkali, dlatego ta muzyka utkwiła mi w pamięci. Co to było sklep muzyczny? Dziewczyna pokręciła głową. Raczej przydrożny salon gier na automatach. Przez opaskę przebijało światło neonu. Takie salony często mają na dachach obrotową lampę w czerwonej i niebieskie pasy, że niby gość ma się czuć jakby trafił do Las Vegas. Jesteś pewna, że to był ten sam dźwięk? Nie pomyliłabym go z żadnym innym. Kiedy spałaś, wszystko zaczęło do mnie wracać. Zaczęło mi stykać na łączach, i bum! Mogłaś mi powiedzieć zamiast iść tam sama. Wzruszyła ramionami. — Pewne sprawy trzeba załatwić samemu. Musiałam się upewnić, ale i tak nie dotarłam do tamtego miejsca. Zawróciłam po trzech kilometrach. Urwała suchy patyk i oczyściła jego końcówkę z piasku. Wsunęła ją sobie do ust. Zadziałał dziecięcy odruch, jakby siedziała na łące i zapragnęła wyssać sok z trawy. — Po to, by wziąć mój samochód? Chciałaś usiąść za kierownicą i pojechać dalej? Spłonęła przed siebie odgryzionym kawałkiem patyka. Kluczyki cały czas mam przy sobie, wyjaśniła na wszelki wypadek Julia. To tak dla jasności, gdyby znów przyszło ci do głowy uciec. Chciałam tylko tam dotrzeć. Dotrzesz w swoim czasie, a teraz wstawaj. Julia podniosła się i wyciągnęła do niej rękę. Dziewczyna spojrzała nieufnie, ale podała jej dłoni oparta na jej ramieniu, kusztykała na obolałych stopach do samochodu. Nie rób tego więcej, powiedziała Julia, przekręcając kluczyk w sacyjce. Nie włócz się sama po nocy, okej? Okay? Nie rób za mnie więcej przydrożnej dziwki, okej? Okay? Usłyszała w odpowiedzi. Pozwoliła jej odesłać straconą noc. Dziewczyna padła na łóżko z utytłanymi w piasku nogami i od razu zwinęła się w kłębek. Sen przyszedł szybko. Julia usiadła na parapecie i obserwowała, jak Monika porusza ustami, wydając z siebie ciche dźwięki. Przesunęła się bliżej na tyle, by mu je rozpoznać. Trzeba uciekać. Ale ty zostań? Jedna z nas musi zostać. Zrób to, Saro. Ty, tu zostań!